pierdole. W ogóle to robiła. A naprawdę, po prostu. Ja pierdzielę, pożyczyła od mamy 20 tysięcy złotych i totalnie powiedziała mi, masz Sebastian. I powiedziała, żebym pojechał do Stanów. Najpierw miała okres, najpierw mnie wyganiała. Darła się. Też się darła przy okazji, że piłem sobie piwko, a teraz 20 koła mi daje. Dokłada się do tego, żebym ja jechał do Stanów Zjednoczonych. Gdzie to piwko? Dobrze, że jest dzisiaj ona w robocie. To piwko na chacie mogę wypić. Coś pooglądać z piwkiem, a nie to kuźwa, że ona przychodzi tak, wlej to piwko, nic nie pij, nie możesz pić, przy mnie nie będziesz w ogóle, jak chcesz być ze mną, to nie pij. Tak masakrycznie, to jest takie żenujące. O, wykręciło mnie trochę. Kurwa. Te kobiety zawsze. One by tylko chciały, żebyś tak siedział w domu. Z nimi sobie jadł jakieś wafelki, jakieś kuźwa duperele. A jak chcesz wypić, to pij soczek. Albo co ostatnio mi... Ona kuźwa mi ostatnio kupiła. Tak. A no tak. Ja pierdolę, Cutshot mi kupiła. No nie, ja muszę się skontaktować chyba z Markiem. Telefon. Halo, Marek. Słuchaj. No jest na 12 godzin w robocie, mam chatę wolną. Nie wróci. Tak, ma dalej okres, ale nie wróci, mama. W ogóle mamy jeszcze 7, wiesz, godzin, więc możemy sobie piwko wypić, pograć FIFA na PlayStation, możemy filmy obejrzeć, pożartować, jak to kolega z kolegą, mężczyzna z mężczyzną. I co? I wiesz, i pójdziesz pół godziny przed jej powrotem, wiesz. A, no właśnie. Właśnie, o kuźwa. Czekaj chwilę. Orki musiałem, wiesz, piwko. Słuchaj, jak coś, to będziesz szedł, to weź piwko. Weź dwa razy forpaka i... No jak? No. 4x4 pójdzie. Dobra, yo, elo. Potem ci hajs oddam. Jolo, ziom. Ach, przynajmniej ziomek. Przyjdzie. Wypiję wspólnie, pogada jak chłop z chłopem, mężczyzna z mężczyzną i załatwione. A z kobietą jak pijesz i dasz głupi żart o blondynce albo o rudej, się obrazi. Sama jest blondynką. Ale jak w ogóle ona może mieć jeszcze dwie prace? Pracować w ogóle totalnie tam i jeszcze gdzie ona pracuje. A, nauczycielką jest. Ja pitole. Och, w ogóle jakby wyjechała NOB z młodzieżą, to bym się cieszył, bo chata wolna na tydzień. Tylko ciekawe, czy by była wierna. Oś kuźwa. Dzwoni. Halo kotek, co tam? A siedzę sobie, tak wiesz, piszę z kolegą, wiesz, gadamy, co tam, poczekaj chwilę, dobrze, że się wyciszyłem, jestem, tak, posprzątałem, no na pewno posprzątałem. A jak tam z twoim okresem? Dobrze, słuchaj, a do jakiego miasta byś chciała, żebym sobie poleciał, zwiedził? Co mówiłaś? Los Angeles.
Nie, przepraszam, przepraszam, po prostu ten. Po prostu ładowarkę musiałem podłączyć, bo ten, bo. No, rozładowany telefon, no. Kiedy wracasz? A, wtedy, dobra. Dobra. Dobra, będę czekał, buziaczki, kocham. Pa. Papa. Jakbyś przywiozła kuźwa jakąś małpeczkę, to by było zajebiście. Przywiezie, nie przywiezie. Zero alkoholu na chacie. Ten jej okres. Kuźwa macie. A jak nie miała okresu, to piła ze mną. Chyba będę dzisiaj bekał ciągle, ciągle, ciągle i kurwa ciągle. O, to piwo też się tak nie chce szybko skończyć. Piję to piwo, piję jej. Oż kuźwa macie. Masakra. W ogóle, czy ja umiem jeszcze zatańczyć? Oje, moje nogi, Boże, moje ciało. Chyba po tym piwie. Nie wypuśćcie mnie na boisko. Mogę przetrzeźwieć, ale za chwilę będzie taka zadyszka, że pogotowie będą wołać. Sam jak była zadyszka z nią, jak ostatnio. Byłem z nią w łóżku, kuźwa. Dała mi popalić. No dawaj, dawaj, dawaj. No ja lecę, 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 lecę i nagle jeb. I nagle zadyszka i ona mówi, to już? No tak, już. Bo zadyszka. Czemu? No bo kurwa, bo piwie. Tylko ja się nie przyznam. To co jej powiedzieć? O, jest to kochanie, tutaj jest chyba kurwa za gorąco.